Wiedzieliśmy już, że nie wygramy wojny. Stalin rozkazał wybić ich sukienkynów do nogi. Byli wszyscy w ubraniach wojskowych. Było widać, że to polskie wojsko. Rosnąca siła podziemia powoduje, że w terenie niepodzielnie panują oddziały partyzanckie. Rosjanie zabijali, gwałcili kobiety. Ksiądz do mnie przyszedł i powiedział: pozbyć się. Ja musiałam się pozbyć bolszewików uzbrojonych po zęby. Nikt nie dostawał żołdu, tylko mieliśmy Polskę.